let it bang. Dobry, witajcie kochani, z tej strony Ewelina, witam się z Wami serdecznie. Jest czwartek, a w czwartek pogadajmy. Chodźcie! Ale najpierw, zanim pogadamy, to oczywiście będzie kawa. Kawa z ekspresu, bo taka wiecie, że jest najbezpieczniej dla mnie, ponieważ taką z ekspresu to jeszcze wypiję zimną, natomiast jeżeli miałaby to być moja ukochana czarno-czarna fusiera bez cukru, to ja uwielbiam taką ciepłą, wręcz gorącą, więc wiadomo, że tutaj na nasze pogadajmy nie za bardzo taka właśnie nadaje. Dobra, ja już robię sobie tutaj kawę, ekspres już odpalony czeka, a jaki będzie dzisiejszy temat? A temat dzisiejszego pogadajmy będzie to temat taki nasz, kobiecy, czyli jak być w żeńskiej energii, czy warto właśnie być w takiej kobiecej energii, pomimo tych czasów, które teraz są, które wymuszają czasami na nas bycie w takiej niejako męskiej energii. I ogólnie, co to jest ta kobieca energia? Jestem już tutaj, siedzę z kawą, jak widzicie. I cóż, kolejna filiżanka po mojej babci. Tak, dla mnie piękne, cudowne wspomnienia z dzieciństwa, ale nie, dzisiaj już nie będziemy o tym rozmawiać. Jeżeli ktoś nie widział poprzedniego mojego pogadajmy, bo tam właśnie wróciłam trochę do lat mojego dzieciństwa. O, jeny, cudowne, wspaniałe wspomnienia, więc jeżeli jesteście ciekawi, jaka była mała Ewelinka, mała Makła, no to zapraszam Was do poprzedniego czwartkowego pogadajmy. Tak, a tymczasem ja odkładam sobie już tą kawusię, i będziemy oczywiście rozmawiać na dzisiejszy temat. A o czym będzie? No to Wy już doskonale wiecie, że będzie to mowa o naszej żeńskiej, kobiecej energii. Tak, czy warto pielęgnować w sobie tą kobiecość? Jakie czynniki składają się na tą żeńską energię? O tym właśnie będziemy dzisiaj tutaj rozmawiać. Ale jeżeli jesteś mężczyzną, to pozostań jak najbardziej, bo myślę, że to jest ważne, abyś dowiedział się właśnie, jak Ty możesz pielęgnować nawet w swojej kobiecie te czynniki, te pierwiastki kobiecości, oraz też będziemy troszeczkę mówić o męskiej energii. Więc zapraszam Was do tego, abyście posłuchali. Ja mnie bardzo zaciekawił ten temat już jakiś czas temu i ja sporo na ten temat czytałam, słuchałam, wspieram się tutaj też takim, o, tutaj mam takie notatki, ale bardzo skoncentrowane notatki, ponieważ tych, słuchajcie, czynników, które składają się i na męską, i na żeńską energię, jest multum. Ja wybrałam tutaj zaledwie kilka i myślę, że na nich właśnie się tak tutaj skoncentrujemy. Więc zacznijmy sobie od tej męskiej energii, bo słuchajcie, w nas jest ta, w nas, kobietach, jest też ta męska energia. I to nie znaczy, że my tylko mamy mieć wszystko to, co kobiece. Nie, nie. My też mamy te czynniki, te pierwiastki męskości w sobie, ale to nie może się wybijać na pierwszy plan. To nie może tak być, że kobieta tylko będzie miała, wiecie, te takie... O! Tak, że będzie taka typowo męska. Chociaż jeżeli jest dobrze kobiecie z taką męską energią, bycie w tej męskiej energii, to jak najbardziej, słuchajcie, jak najbardziej niech sobie będzie. My mówimy o tych kobietach, które uwielbiają sobie tą kobiecość i chcą być bardziej kobiece, chcą w sobie jeszcze bardziej to pielęgnować, chcą bardziej emanować tą kobiecością w dniu codziennym. Więc my skupimy się na tym, dziewczyny, jeżeli właśnie jesteście zainteresowane tym, jak bardziej w sobie podkręcać tą dziewczęcość, tą kobiecość, no to ten film na pewno myślę, że jest dla Was. Dobra, zaczynajmy już od tej męskiej energii. Ja tak jak Wam mówiłam, podpieram się troszeczkę notatkami, bo sobie wypisałam tutaj takie główne czynniki tej męskiej energii. I tutaj przede wszystkim u mężczyzn wybija się to, że mężczyzna jest sfokusowany na konkretny, na dany cel. On wie, co on chce, on do tego dąży.
on do tego idzie, on do tego zmierza, tak? To jest taka cecha tej męskiej energii, działanie, tak? On jest, słuchajcie, on sobie sfokusował, on wie, co on chce, on do tego dąży, zmierza, on działa w tym kierunku. On nie tylko sobie wie, ja tak chcę, tak żeby było, no to tak sobie będzie. Nie, nie, on działa, on podejmuje działanie. Siła. To jest też kolejna taka tutaj ważna sprawa tej męskości, to jest taka siła. I tu nie chodzi tylko o taką siłę, wiecie, fizyczną, że on tam potrafi komuś przywalić, tylko tu chodzi o taką też siłę i psychiczną, że on potrafi udźwignąć te niektóre problemy. On potrafi udźwignąć te czasami nasze humory, obowiązki. Mężczyzna męskiej energii ma obowiązki. On wie, że ma te obowiązki, ale on te obowiązki też wykonuje. Tak? On wie, że on musi chodzić do pracy, on wie, że on musi zadbać o dobro swojej kobiety, swojej rodziny. Koncentracja. Koncentracja to kolejna sprawa. On jest skoncentrowany na danym celu. Go nic nie jest w stanie rozproszyć. On jeżeli coś chce, on do tego zmierza, on do tego dąży. Rywalizacja. Tak, faceci lubią ze sobą rywalizować. No i dalej, uznanie. Uznanie. Asertywność. Kolejny czynnik. Bycie poważanym, bycie szanowanym. Tak. Ja już bardziej, słuchajcie, nie będę wgłębiała się w to wszystko, bo mówię, mogłabym Wam wymieniać, bo tego jest dość sporo, ale my tylko skupiliśmy się na tych czynnikach. Więc to są takie elementy tej męskiej energii i my, dziewczyny, my mamy w sobie tą męską energię, my mamy w sobie ten pierwiastek, bo przecież co? Czy my nie jesteśmy na czymś skoncentrowane? Czy my nie jesteśmy silne? Czy my nie szanujemy tego, że mamy jakieś obowiązki? No oczywiście, że tak. Czyli jest w nas ten element też tej męskości. Ale ważne jest, jeżeli chcemy być właśnie bardziej kobiece, żeby emanować tą kobiecą energią, to właśnie, żeby w sobie pielęgnować. Pielęgnować, ale co pielęgnować? Więc słuchajcie, teraz zajmiemy się tą żeńską energią. Co składa się na tą żeńską energię? Kobieta w żeńskiej energii jest intuicyjna. Ona lubi kierować się swoją intuicją, czyli intuicja jej czasami coś podpowiada. Nieraz się mówi, moja intuicja mnie nie zawodzi. Słuchajcie, ta intuicja nas zawodzi, dziewczyny, zawodzi nas, ale kobieta w żeńskiej energii kieruje się często intuicją. Spontaniczność. Ona jest spontaniczna, ona potrafi zaskoczyć czymś, ona potrafi cieszyć się nagle z czegoś. Nie jest, wiecie, taka oschła, taka po prostu wycofana. Ona jest spontaniczna, jest kreatywna. Dziewczyny, kreatywna. Kreatywna, czyli zobaczcie, jakie my jesteśmy kreatywne. My potrafimy urządzać pięknie nasze wnętrza, nasze mieszkania, same siebie, gdzieś tam, wiecie, w jakiś sposób dbamy o siebie, robimy ten make-up, jesteśmy w tym kreatywne, ubieramy się różnorako, urządzamy właśnie nasze ogrody. To wszystko i wiele, wiele innych czynników składa się na tą kreatywność. Wolność. Ona jest wolna, ona jest swobodna. Och, widzicie, nawet jak ja o tym wszystkim mówię, to też przy tym tak, o, bo ja się cieszę, bo ja uwielbiam w sobie pielęgnować właśnie taką kobiecość. Ona jest sensualna. Sensualna to nie znaczy, słuchajcie, że jest wulgarna, że jest taka nachalna, natarczywa. To nie jest sensualność. Sensualna. Przy tym jest namiętna. Kiedy ona ma być namiętna, ona jest namiętna. Ona potrafi być. Kobieta w żeńskiej energii potrafi być namiętną. Dzikość. Ona jest dzika. To jest też tak trochę z tą spontanicznością. Czyli wiecie, ona nie tylko jest taką cichą, szarą myszką, tylko ona potrafi zaznaczyć, że ona też jest ważna, potrafi się zdenerwować, potrafi być po prostu taka dzika, jest emocjonalna, czyli wczuwa się w położenie innych,
jest wrażliwa, jest czuła przy tym. To jest ta cała taka emocjonalność. Jest cierpliwa. Tak, jest cierpliwa. Słuchajcie, to jest taka cecha, myślę, że nad którą wiele z nas musi popracować, ta cierpliwość taka. My jesteśmy w tych czasach szybkich, jesteśmy takie niecierpliwe, my chcemy już, to teraz, zaraz, zaraz to chcemy. No właśnie, ale żeby też tą cierpliwość taką w sobie pielęgnować, bo kobieta, wiecie, ona czeka. Ona często czeka na tego mężczyznę, ona często czeka na to, żeby być mamą, bo nie każdy z nas może tak, o wiecie, szybko zostać mamą. Niektóre potrzebują naprawdę na to dużo czasu, czy potrzebują na to czasu wewnętrznie, ale czasami po prostu czynniki inne uniemożliwiają zostanie szybko mamą, więc to jest taka też właśnie cierpliwość. Miękkość. Ona jest miękka. Miękka. Zobaczcie, nawet jak się o tym mówi, nie? To tak po prostu, ojejku, ja to czuję. Ona jest miękka. Ona jest wdzięczna. Ona potrafi być wdzięczna za to, że mężczyzna się o nią troszczy. Że mężczyzna właśnie jest przy niej. Ona potrafi wyrażać właśnie w sobie tą taką wdzięczność. Kobieta w żeńskiej energii jest też zmienna. I ja na początku zastanawiałam się nad tym czynnikiem, nad tą zmiennością, ale pomyślałam, że faktycznie my jesteśmy zmienne, słuchajcie. Te hormony nawet w nas, które buzują, my przez całe życie, przez cały nasz okres dorastania, dojrzewania, nasze cykle, właśnie nasze dojrzewanie, bycie dojrzałą, później przekwitanie. My cały czas jesteśmy w jakiejś takiej zmienności. Mamy te humory, mamy te nastroje. To jest też taka nasza zmienność. Zmienność też może wyrażać się w naszym byciu, wiecie, że ja nie cały czas nie wyglądam tak samo. Codziennie budzę się rano i wyglądam tak samo. My też jesteśmy zmienne. My potrafimy zaskoczyć, element taki zaskoczenia, otoczenie naszego mężczyzny, że my potrafimy się zmienić. Słuchajcie. My potrafimy się zmienić. My potrafimy wyglądać inaczej. Mhm. Dbanie o siebie. Dbanie o siebie to nie tylko jest dbanie zewnętrzne o siebie, chociaż ja Wam często to powtarzam, że nieraz jak my ubierzemy się fajnie, wymalujemy się fajnie, to my czujemy się zupełnie inaczej i to też jest ważne, ale to jest też dbanie o siebie nie tylko też fizyczne, czyli nie tylko, że wiecie, strój, make-up, nie tylko, że jakieś tam ćwiczenia, ale dbanie o to, czym ja karmię swój umysł, z kim ja przystaję na co dzień, jakim ja towarzystwem się otaczam. To jest też takie dbanie o mnie, o siebie, o mój czas, mój spokój, mój relaks, chwilę tylko dla mnie, kochanie siebie, lubienie siebie, bycie samej w zgodzie ze sobą. To jest ta właśnie dbałość o mnie. Oraz też ważne jest dbanie o bliskich, dbanie o naszych najbliższych. Dbanie o nasze dzieci, o nasze rodziny, naszych mężów, naszych partnerów, dbanie o nasz dom. To jest też taki czynnik tej żeńskiej energii. Słuchajcie, ja to po prostu tak zamknęłam to w takiej malusieńkiej kapsułce, bo o tym można by mówić. Ja lubię też o tym mówić, bo to jest naprawdę ważne. I słuchajcie, ta żeńska energia, bycie w tej żeńskiej energii, to nie tylko to jest to, że będziemy teraz przyciągały mężczyzn do siebie jak magnes, bo będziemy przyciągały, bo jeżeli będziesz w tej żeńskiej energii, to ty będziesz przyciągała do siebie facetów. Słuchajcie, to naprawdę działa. Ale to chodzi, żeby być w zgodzie ze sobą. Jeżeli właśnie cieszymy się z tego, że jesteśmy kobietami, bo ja ogromnie się cieszę, że urodziłam się dziewczyną. To jest dla mnie no, coś fantastycznego. I jeżeli właśnie chcemy w sobie pielęgnować jeszcze bardziej tą kobiecość, no to właśnie
ważne jest dbanie o te takie pierwiastki, które składają się na tą naszą całą kobiecość. I to jest bardzo, bardzo ważne. I owszem, ja Wam już to mówiłam na początku, że bycie i posiadanie tych męskich cech, tych elementów męskiej energii też jest ważne, bo to jest ważne i my mamy w sobie te elementy tej męskiej energii, ale one nie mogą się wybijać na pierwszy plan. One nie mogą być tylko one, że my po prostu idziemy, wiecie, i normalnie emanuje z nas ta męska energia. Ja życzę Wam, dziewczyny, żebyście były w takiej energii, jakiej chcecie, bo ja oczywiście tutaj mówię o tej żeńskiej energii. Zapraszam, zachęcam Was do bycia w tej żeńskiej energii, bo to jest naprawdę cudowne, to jest naprawdę fajne, ale jeżeli właśnie komuś nie pasuje, że nie lubicie być w takiej typowo żeńskiej energii, no to oczywiście wiadomo, że nie każdy będzie taki, jaki lubi być, taki, jaki chce być. I to jest właśnie wtedy najpiękniejsze, wtedy najlepiej się czujemy, bo nic nie możemy na siłę. Nie da się, słuchajcie, wmówić, że ja chcę być taka, bo to nie jest teatr. To nie jest, wiecie, my tutaj nie będziemy grali przed kimś, a wewnętrznie będziemy się ze sobą kłócić. Ale jeżeli ktoś chce w sobie pielęgnować to bycie kobietą, czy bycie mężczyzną jeszcze bardziej, no to jak najbardziej ja Was do tego zachęcam, bo samej zdarza mi się gubić, wiecie, tą kobiecość, tą spontaniczność, lekkość. Oj, to wszystko czasami gdzieś tam gubię. Ale staram się do tego wracać, staram się do tego powracać, no bo po prostu uwielbiam, kocham być kobietą. Dobrze, dziewczyny, przytulam Was i chłopaki, przytulam Was bardzo, bardzo, bardzo mocno. I cóż, widzimy się w kolejny czwartek, w kolejnym Pogadajmy, a tymczasem buziaki wielkie i pa, pa!